Witam. Istnieje naklejka o nazwie Cukierek albo groźba. Taka oto naklejka. Taka oto naklejka. O. O. I z niej była śmieszna sytuacja, o której opowiem w tym odcinku, więc zapraszam do niego. Na początku skinowa małpa, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Można wejść sobie, poszukać czegoś. Pit Vipery w ogóle się. Nie wiem, są jeszcze Pit Vipery? E, zobaczcie sobie, czy się e, Pit Viperów nie opłaca wypłacać. Gdyby je, się udało na tym sprzedać za 2,40. No to wtedy jakby jest 1 do 1 z małpy transfer pieniędzy, a one są za 2,24, 2,30, więc za 2,40 też mogą dobić na spokojnie. 2,30 coś, nawet z lekkim minusem się i tak opłaca, bo się wpłaca po 15%. Na normalne skiny się wpłaca plus 15%, a to by się wypłaciło w najgorszym razie za minus 2%. No dobra, nie przedłużamy, lecimy. No więc, co ja właściwie zrobiłem? Więc w momencie kiedy była ta sytuacja, to zrobiłem następujący trik. A więc kolega miał naklejki. Te. I miał je tradeable I głupi Zon nie pomyślał o tym, że może mu powiedzieć ty, to weź wystaw te naklejki na jakiś market i ci zajdą, Co by było dosyć rozsądne, tylko zon pomyślał w sposób następujący. Okej, okay, trzeba w takim razie przerzucić je na jakieś konto, które może dostać bana yy, no i się je sprzedatam. No i tak zrobiłem, wrzuciłem je na konto No i w momencie, kiedy wywaliło je tak do góry, do góry, hu 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 No to się je sprzedało wtedy Po prostu, sprzedałem te naglejki No i było 4000 pendingu No i nagle pierwsze pieniądze jakieś tam przyszły na to konto O no to mówię, hu hu hu, pieniądze przyszły na konto, pogczam Ok, jesteśmy zbawieni, coś tam No ale potem jakby chwilę poczekaliśmy I nagle się wyświetla alert konta na tym koncie Oto to ja mam takie. No, to mam wyjebane, nie? Ogólnie, jakby yy, i wszyscy w trójkę mamy ogólnie wyjebane. Nie, żeby coś, jakby wszy, wszystkie trzy osoby uczestniczące w tej akcji, mają w to totalnie wyjebane. No, i ogólnie rzecz biorąc, yy, przyszedł alert konta. No, to se napisałem tiketa do supportu. W sensie tam powiedziałem, że mówi, napisz se etykieta do supportu. Support mu dał Unbana po jednym dniu, w zasadzie. No i e, standardowo Steam, jak to Steam, e, zwrócił naklejki. W sensie po prostu je jakby, wiecie, zwrócił... No, 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 dał mu naklejki i zabrał pieniądze. W ten sposób. No. I tyle. Jakby nic się nie wydarzyło. Jedyne co, to mogę powiedzieć tak. Jeżeli ktoś w to zaryzykował... To w zasadzie, jeżeli tylko kupało to po 12 czy coś takiego, no to wtedy wiadomo, że stracił dosyć mocno w ten sposób. To było ryzyko, z którym się Menomaxa trzeba było liczyć. To są w ogóle mega ryzykowne rzeczy. Akurat w tym momencie się nie udało tego sprzedać, z tym da, dał za to bany. Ja byłem gotowy na to, że za to będą bany i że transakcja zostanie cofnięta. Zresztą gdybym nie był gotowy, no to bym przecież tego nie robił na takim koncie. No nie. Ale jest to ban, który jest cofalny. I Jakby nie ma z, z nim większych konsekwencji. Więc jakby spróbować było warto. Tak to powiem. Chociaż te sytuacje ja ogólnie powiem, że jakby są. One już nie są. W sensie one są możliwe do abiuza, ale tak jak powiedziałem, w sensie jeżeli masz takie naklejki. Ja się sam zastanawiam, czy nie nakupić tych naklejek. Po prostu w momencie, kiedy już będzie o nich cicho, bo to nie jest kurwa pierwszy moment, kiedy z nimi się coś dzieje któryś z kolei. I w ogóle to nie jest pierwsza naklejka, z którą się coś takiego dzieje. czy jak one będą już po 2 złote za chwilę, bo one za chwilę tyle będą, to czy nie wiąć ich po prostu, nie nakupić tych naklejek, trzymać je po prostu, mieć ich 500 czy coś takiego. I w momencie jak się zacznie coś takiego, to te wszystkie naklejki, powiedzmy po 40 zł wypierdolić na jakimś skin czy czymś takim. I one po prostu wtedy za tyle zajdą, czy na innym dimarkecie I jakby po prostu w ten sposób to zrobić. Bo inaczej nie ma sensu po prostu. Jakby Steam... Z tym po prostu uniemożliwia robienie tych transakcji. Jakby, no, czy się dziwię, czy się nie dziwię? Nie wiem. Jakby, z mojej perspektywy, ja nie po to sprzedaję jakiś produkt za 75 zł, żeby nie dostać za niego 75 zł, nie? No to tak to z mojej perspektywy wygląda. Z perspektywy sprawiedliwości wygląda to tak, że rzeczywiście tych pieniędzy na koniec nie powinienem mieć, nie? Przecież, jakby, jeżeli z tym się nie jest w stanie zabezpieczyć przed tym, żeby takie pieniądze się znalazły na balansie, no to czyja to jest wina, nie? Ale jeżeli ktoś ma być z tego powodu szczęśliwszy, a ktoś inny ma być z tego powodu yy, sprawiedliwie potraktowany, no to może i dobrze. Nie. Tak się zakończyła ta sytuacja. Większych planów tutaj nie mam. Jedyne co to może skuszę się na taki wariant, który właśnie przed chwilą opisałem. To na tyle. Jawł.